Kochani, dzisiaj chciałbym mówić na temat wiary, bo wiara to jest niesamowita rzecz. Wiara, kiedy mówię o wierze, nie mam na myśli tylko o tym, że ktoś z was wierzy w Boga, bo rozumiem, że wszyscy wierzą w Boga. Przynajmniej większość, okej. Więc wierzymy razem w Boga, ale mówię o czymś, co zwycięża świat. Dlatego, że każdy z nas żyje w tym świecie i doświadcza tego świata. Czy ktoś jakiekolwiek, kiedykolwiek miał jakieś trudności związane z tym, że po prostu żyje na świecie? Jest kilka osób, to są ci prawdziwi chrześcijanie. Ponieważ każdy, kto żyje na tym świecie, będzie doświadczał świata. Świat nigdy się nie będzie kurczył, świat zawsze się będzie rozwijał. Problemów nigdy nie będzie mniej, będzie ich coraz więcej. Takie jest życie po prostu, no. Takie jest życie. I halleluja, bo życie się cały czas poszerza. Jeśli problemów jest coraz mniej, to znaczy, że kurczy ci się życie. Jeśli problemów jest coraz więcej, znaczy się, że twoje życie się rozszerza. I to jest super. Musisz to pokochać. Musisz to pokochać. Ale wiecie, Bóg nie zostawił nas bez niczego i dał nam coś, oręż, który powoduje, że zwyciężamy we wszystkich naszych problemach, we wszystkich naszych sytuacjach, we wszystkich naszych ograniczeniach, we wszystkich naszych trudnościach. Wiecie, co to jest? Już wiecie. Wiara. Popatrzcie, Ewangelia, pierwszy list Jana, znaczy Ewangelia nie jest ale pierwszy list Jana mówi w ten sposób. Pozwólcie, że razem z wami sobie go przeczytam. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 4 mówi w ten sposób. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Zobaczcie, wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo to nasze, to jest wiara nasza. Wiara twoja, nie moja, twoja wiara zwycięża świat, twój świat. Wiara pokonuje wszystko, co jest na świecie. Wiara też pokonuje szatana. Wiara pokonuje choroby. Wiara pokonuje wszystkiego rodzaju przekleństwa. Wiara pokonuje ubóstwo. Wiara pokonuje zranienia, wiara pokonuje brak przebaczenia, wiara pokonuje wszystko. Jest tylko jedna rzecz, która nie pokona wiary. Wiara nie pokona tylko jednej rzeczy, a jest nią niewiara. Ktoś powie, ale to takie. Ale pozwólcie, że wam powiem. Niewiara nie jest tylko rzeczą taką, że po prostu nie mam wiary w Boga. Niewiara jest czymś więcej. Niewiara jest rodzajem wiary, w której żyjemy, w której się poruszamy. To jest wiara wytworzona, wyprodukowana z powodu tego wszystkiego, co żeśmy do tej pory przeżyli bez Boga. Myśmy doświadczyli i uczyli się życia przez większość naszego życia bez Boga. Uczyliśmy się, nawet jeśli się nawróciłeś dosyć wcześniej, to jednak zanim nauczyłeś się wprowadzać fakt, że Słowo Boże i moc nieba i niebo jest bardziej mocno rzeczywiste niż rzeczywistość ta, którą cię otacza ludzka, to już złapałeś pewne zwyczaje, nawyki, które powodują, że ruszasz się nie w poznaniu i autorytecie Słowa, ale poruszasz się w poznaniu i autorytecie poznania przyrody, natury, świata, zasad, wszystkiego, co się dzieje w świecie, nawet politycznym wymiarze, tak? Czyli jeżeli wychowaliśmy się, wielu z nas wychowało się w komunie, to wszystko nas kształtowało. Dzisiaj wielu z nas chowa się w kapitalizmie komunistycznym, to też nas kształtuje. Prawda? Więc wszystko nas wokół kształtuje i powoduje, że mamy pewien schemat życia, przekonania o życiu, który niekoniecznie jest oparty na Słowie Bożym, ale jest oparty na naszym doświadczeniu. Dlatego niewiara nie jest tylko brakiem wiary w coś. Możesz mieć brak wiary w coś, ale kiedy usłyszysz słowo, mówisz, aha, okej, ja chcę i chwytam się wiarą tego, ale
I to nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy masz naprawdę żywą, agresywną niewiarę w swoim sercu. Pozwólcie, że wam pokażę list do Hebrajczyków, rozdział 3. Mówi w ten sposób, 12 werset. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga. Złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga. Kiedy ja słyszę sformułowanie niewierzące serce, ja nie myślę tylko o czymś, że masz jakąś wątpliwość w swoim życiu. Wątpliwości rzecz ludzka. Człowiek różne ma sytuacje, różne chwile. To jest dla mnie jasne. Czasami człowiek ma wątpliwości, czasami czegoś nie rozumie, więc nie potrafi pewnych rzeczy uchwycić od razu. Ale kiedy mowa jest o złym, niewierzącym sercu, mowa jest o tym, o pewnej postawie, o pewnym tkwieniu w miejscu, braku przełomu, dlatego że niewierzące serce nie wpuści cię nigdy do tego, co jest dla ciebie obiecane. Pozwól, że ci pokażę kontekst tego. Cały ten rozdział 3 i 4 mówi o wejściu do miejsca twojej obietnicy. Bóg dla ciebie ma obietnicę. Bóg dla ciebie ma plan. Wszyscy z nas nawróciliśmy się dlatego, że Bóg ma plan dla nas. Oczywiście też dlatego, że nas kocha i że Jego miłość nas rozwala i chcemy to być z Nim, ale też dlatego, że nas ma plan. I tym planem jest wprowadzenie ciebie do miejsca twojej obfitości, twojego błogosławieństwa, twojego przeznaczenia. List do Hebrajczyków nazywa to jeszcze lepiej, nazywa to odpocznieniem. Bóg chce wprowadzić cię w życie odpocznienia. On chce, żeby twoje chrześcijaństwo, jak ktoś będzie na ciebie patrzył, mógł nazwać jednym słowem – odpocznienie. Odpocznienie. Dlatego to jest Bożym planem dla każdego z nas. I autor listu do Hebrajczyków mówi tak, kiedy słyszycie głos Ducha Świętego, ilu z was słyszy kiedykolwiek głos Ducha Świętego? Jest kilka osób. Kiedy słyszycie głos Ducha Świętego, mówi tak, żebyście nie byli jak ci na pustyni. I odnosi to oczywiście do tej historii, kiedy Izrael był na pustyni. Kiedy oni, jest powiedziane, żeby nie zatwardzać swoich serc. Bo oni zatwardzili swoje serca. Wiecie, dlaczego oni zatwardzili swoje serca? Dlatego, że oni byli przez 430 lat w niewoli egipskiej. Oni byli w Egipcie. To Egipt ukształtował ich światopogląd. I kiedy Mojżesz wyzwolił ich z Egiptu, oni wyszli z Egiptu, ale oni nadal byli niewolnikami Egiptu. Oni wyszli z Egiptu, ale Egipt nigdy nie wyszedł z nich. I za każdym razem, kiedy oni próbowali jakby zaufać Bogu, to ciągle się ścierali gdzieś z tą niewiarą, szemrali, mieli problem i za chwilę mówili, no to wracajmy do Egiptu. Bóg mówił, mam dla was ziemię, mlekiem i miodem opływającą, a oni mówią tak, my wolimy cebulę i czosnek w Egipcie. Dlatego, że to, że dzisiaj Bóg cię wyprowadził z twojego Egiptu, to jeszcze nie oznacza, że Egipt wyszedł z ciebie, ponieważ oni zawsze mówili na siebie tak, my jesteśmy niewolnikami, którzy wyszli z Egiptu. Więc ten proces wyjścia z tej niewoli, które mieli w sercu, był długi. I to jest proces, to jest właśnie niewiara, bo właśnie list do Hebrajczyków mówi tak. 19 werset tego rozdziału mówi tak. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Nie mogli wejść z powodu niewiary. Oni nie weszli do ziemi obiecanej z jakichkolwiek powodów, które byłyby naturalne. Oni mieli blokady, ponieważ w naturalny sposób widzieli, że nie da się przebić pewnej rzeczywistości. Chciałbym pokazać wam tą historię. Ona jest opisana w 4 Księdze Mojżeszowej. Pozwolę sobie ją otworzyć i przeczytać z wami dłuższy kawałek. Chcę pokazać wam dwie historie właśnie dotyczące wejścia w miejsce odpocznienia, w miejsce swojego przeznaczenia, w miejsce swojego błogosławieństwa. Jeśli ktoś już tam jest, to jakby nie dla niego te kazanie, ale gdyby jednak jakaś potrzeba się rodziła w twoim sercu, to spróbujmy przejść tą podróż razem. 13 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej.
Zaczniemy od 25 wersetu, ale zanim to zaczniemy, to opiszę tak. Mojżesz w pewnym momencie, kiedy oni wyszli z Egiptu, to było kilka miesięcy, kiedy wyszli z Egiptu. Pamiętamy, ile Izrael chodził po pustyni. 40 lat. Ale pozwólcie, że wam wyjaśnię. Bożym planem nie było 40 lat. Bóg od razu chciał wprowadzić do ziemi obiecanej ten lud. I pozwólcie, że jeszcze wam powiem, ponieważ tutaj są ludzie latami, wieloma już ponawracani. I gdzieś może w nas się ukształtowało takie przekonanie, że my, tak jak lud przez 40 lat po pustyni chodził, tak my musimy zdążać do tej naszej ziemi obiecanej. Otóż mam małe rozczarowujące informacje dla ciebie. Otóż właśnie nadchodzi pokolenie ludzi, którzy będą natychmiast wychodzić z Egiptu i natychmiast wchodzić do Kanaanu. To nadchodzi takie pokolenie i my, te starsze pokolenie, musimy po prostu utorować drogę, albo inaczej, po prostu musimy się załapać na ten pociąg, który zmienił się, słuchajcie, z polskich linii kolejowych na pendolino. Dzisiaj dzieje się duchowe pendolino. Wielu ledwo nowonarodzonych wchodzi od razu w swoje przeznaczenie. Dlatego, ze względu na co? Z jakiego powodu? Nie dlatego, że muszą przejść jakąś drogę długą, tylko dlatego, że mają wiarę. Okazało się, że jest możliwe mieć wiarę nawet po wypowiedzeniu modlitwy grzesznika. Pozwól, że wam to wyjaśnię. Wielu wierzących po prostu rozbudza swoją wiarę, aby przyjąć Jezusa Chrystusa, ale nie rozbudza swojej wiary, żeby żyć w Nim. Czyli po prostu do momentu z modlitwy grzesznika, kiedy już ci powiedzą, o to idziesz do nieba i teraz już tylko poczekaj, to są tacy, którzy mówią, ja nie chcę poczekać, ja chcę to, co Słowo Boże mówi, że jak go przyjęliście, tak w nim chodźcie i ja mam zamiar dalej w tym duchu wiary chodzić. I dlatego mają zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Wielu starszych wierzących się denerwuje i mówi, o co on tam wymyśla, co mu się tam dzieje, o cud mu się stało, ho, ho, ho. Cuda są od diabła. No, cuda są od diabła. O, uzdrowienia już nie ma. 28 lat chodzę z Panem. Wiem, co jest. Jest gorzej i będzie jeszcze gorzej. Ale wielu ludzi po prostu wchodzi w ten wymiar zwycięstwa. Oni są w miejscu cudów i znaków, ponieważ życie nadprzyrodzone to nie jest jakiś bonus dla wierzącego, to jest naturalne. To jest coś naturalnego. Znaczy Bóg chce, żebyś doświadczał znaków i cudów nieokazjonalnie, nie przy swoim nawróceniu, żeby mieć co wspominać swoim wnukom, ale przez całe swoje życie. Bóg chce budować taki, nie tylko, wiecie, jakiś film w twoim życiu, On chce cały serial. Żeby to potem kręcili i żeby inni płakali, że modliłeś się, a to się stawało się. Bo taki Bóg jest. Amen? Więc kiedy oni wyszli z tego Egiptu, doszli po 3 miesiącach do miejsca, w którym mogli wejść do ziemi obiecanej. Bóg mówi, wchodźcie. I Mojżesz wtedy wziął 12 liderów, bo liderzy to rzecz ważna. I żeby mieli wiarę. Lider musi mieć wiarę. Jak widzisz lidera wokół siebie, powiedz mu, lider musi mieć wiarę. Rozejrzyj się, czy jakiś lider siedzi koło ciebie. Z Wrocław dla Jezusa i powiedz mu, lider powinien mieć wiarę. I tych 12 liderów poszło i wróciło. 25 werset. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach i przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi i opowiedzieli mu mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Halleluja. Mojżeszu, miałeś rację.
Ona naprawdę opływa w mleko i miód. Oni nieśli kiść winogrona, we dwójkę musieli na kiju jedną kiść winogrona nieść i ona się uginała i przynieśli do Mojżesza, pokazując mu, jakie płody po prostu są w ziemi przeznaczonej dla tych, którzy miłują Pana. Niestety, 28 werset mówi tak, tylko że, o Panie, jak ja chcę z Tobą żyć, tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetyjczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Czyli wyobrażam sobie sytuację taką. Przychodzi tych 12 liderów, 10, ponieważ wiemy o tym, 10 spośród nich mówi, no wszystko jest fajnie, pięknie, tylko jest mały problem. Tam są synowie Anaka. Oni są wielcy. Po prostu nie do przebicia. Na to Mojżesz wychodzi i mówi, hej, słuchajcie, nie obawiajcie się, spokojnie. My ich przemożemy. I wtedy lud się wściekł na nich. Czytaliśmy w liście do Hebrajczyków dlaczego? Z powodu niewiary. Oni po prostu nie wierzyli. Ponieważ kiedy Mojżesz mówił, damy radę, on nie mówił od siebie, on mówił w imieniu Boga Najwyższego, że przemożemy wszelkie ograniczenie, przemożemy, gdyż Bóg nasz jest większy niż synowie Anaka. Bóg nasz jest większy niż większość Twoich problemów. Bóg nasz jest większy niż świat, który stworzył. Ale oni się wściekli na Mojżesza. I wiecie, powiem Wam szczerze, doświadczam tego, że nawet lud, który się zwie imieniem Bożym, potrafi być wściekły na mężów Bożych, którzy wypowiadają wielkie rzeczy, które Bóg przygotował dla ziemi. I opowiadają, w tej wściekłości opowiadają różne rzeczy. Kaleb jedynie wyskoczył i ich uspokajał, lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o tej ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Rozpuszczali złą wieść. Oni mieli gorszą sytuację niż my teraz. Trudniej im było rozpuścić złą wieść, bo nie mieli jeszcze Facebooka, nie mieli komunikatorów, nie mieli maili, więc to było dosyć trudne. Ale popatrzcie, ja to zauważyłem, kiedy szatan chce zasiać niewiarę, będzie wzbudzał szemranie. Pozwólcie, że wam powiem. Naród Izraela liczył milion z kawałkiem, a tu było 10 zwiadowców, którzy podjęli proces podburzania ludu. Niewiara, tak jak wiara, rodzi się z tego, co się słyszy. Jest nieprawdopodobnie ważne, na co jest otwarte twoje ucho. Czego słucha twoje ucho? Ponieważ będziesz żył z tego, co słyszysz. Nie z tego, co myślisz. Ja będę żył z tego, co myślę. Bardzo szybko dźwięk przebije twoją myśl. Dlatego, że dźwięk będzie zawsze nie tyle wprowadzić ci myśl, nawet jeżeli będziesz się opierał, będziesz słyszał krytykę, będziesz się opierał, żeby tego nie przyjąć, to powiem ci tak, to jednak już staniesz się czujny, żeby widzieć i szukać. A co człowiek szuka? Zawsze znajdzie. Tym bardziej, że krytyka zawsze dotyczy drugich ludzi. A powiem ci o drugich ludziach coś. Oni mają swoje wady. Nikt Ameryki nie odkrył, jeśli zobaczył w kimś coś złego. Ponieważ kiedy widzisz w kimś coś złego,
Gwarantuję ci, że często jest to odbicie tego, co jest też w tobie. Bo zresztą najbardziej czujni jesteśmy na tych, co robią podobne złe rzeczy jak my. Najbardziej na nierząd krzyczą ludzie z problemami nierządu. Najbardziej na różne rzeczy krzyczą ci, którzy mają właśnie z tym problem. To jest trochę tak, jak ja na jednym nabożeństwie rozpędziłem się, bo wiecie, ja się nawróciłem, nie byłem szkolony na pastora. Nie przeszedłem szkół pastorskich, oratorskich i innych. Po prostu nawróciłem się z dołu zagłady. I z tego z dołu zagłady zacząłem wyciągać innych ludzi i razem z tego dołu zagłady próbowaliśmy coś zrobić. I przez cały ten proces, kiedy jestem w tym miejscu, uczę się czegoś, pewnych postaw, unikać pewnych słów. Wielu ludzi z kościoła mi pomogło, mówi, może już na kazaniu nie mów, że ci rura zmiękła, albo że zatkało kakao, albo różne takie rzeczy gdzieś mi tam zostawały. I wiecie, ja zawsze wszystkim dziękuję, mówię halleluja. Będę się starał i na jednym z nabożeństw całkiem niedawno coś tam powiedziałem i mówię, jakbyś to zobaczył, to byś ocipiał, mówię. I od razu czułem, że coś chyba nie tak, bo już zaczynam czuć, to już jest dobre. No ale po tym nabożeństwie przychodzi do mnie mail z takim atakiem. Jak pastor może tak? To nie przystoi. To jest to. No, gniew był niesamowity. Zasadniczo to nie przejmuję się tym. Niemniej jednak Duch Święty mnie poruszył z dwóch względów. Po pierwsze, to było niewłaściwe. To było niewłaściwe. Ale po drugie, że postanowiłem dać mu więcej światła. I napisałem długiego maila, w którym opisałem swoje życie przed nawróceniem. Opisałem, jak Bóg mnie złapał. I napisałem mu wielkie podziękowanie za zwrócenie uwagi, ponieważ ja na początku miałem jeszcze gorsze słowa i już się dużo odmieniło, ale czasami mi coś wyskoczy. I dziękuję za cierpliwość i tą korektę i naprawdę uwzględnię to. Wysłałem. Na drugi dzień przychodzi mi mail. Pastorze, dziękuję ci bardzo za te słowa i chcę ci powiedzieć, bo ja mam właśnie problem z przeklinaniem. Modlę się od dłuższego czasu, czy mógłbyś się pomodlić za mnie? A ja mu odpisałem, tak, modlę się za ciebie, żeby ten problem zniknął z twojego życia. Ale widzicie, które nożyczki się odzywają? Widzicie to? Dlatego, że człowiek, który naprawdę przeżył swoje spotkanie z Bogiem i całą swoją transformację wewnątrz, on zawsze będzie szukał pozytywnych stron tego, co Bóg robi w życiu ludzi, nawet jeśli oni są w procesie. Halleluja, tak jest. A jeśli ktoś tak się mocno gniewa, to warto by było zaglądnąć, czy czasem nie zmaga się z tą dziedziną w swoim życiu. Halleluja. Bądźcie doskonali, Słowo Boże mówi, jaki Ojciec wasz jest doskonały w niebie. A On jest, wiecie jaki? Miłosierny. On jest miłosierny. Więc rozpuszczali tą wieść, ponieważ niewiara zawsze będzie atakowała wiarę. I teraz posłuchajcie, 33 werset mówi tak. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. To jest niesamowite. Ten werset mówi o zasadzie. Jeśli ty widzisz siebie małego, to i wróg cię widzi małego. Jeśli ty widzisz, że jesteś mały, to wróg też to widzi. Oni, zobaczcie, oni nie wydawali się sobie mali w oczach czyichś, oni wydali się mali w oczach swoich. I takim się staliśmy w ich oczach, czyli oni nie byli w ich oczach mali, ponieważ synowie Anaka, zdradzę wam tajemnicę, to jest w innych fragmentach Biblii, ale mówią tak, oni wszyscy byli przerażeni Izraelem. Oni wiedzieli, jakie Bóg cuda uczynił Izraelowi i wszyscy trzęśli portkami, słysząc o morzu, które się rozstąpiło i zamknęło się nad Egiptem. I oni wiedzieli, że Bóg Izraela jest Izraelem, więc kiedy przyszli zwiadowcy, to oni nawet ich nie tknęli,
Ale ci zwiadowcy patrzyli na tych synów Anaka i pomyśleli, jejku, jakie to wielkie. I zaczęli się bać. I kiedy zaczęli się bać, synowie Anaka zaczęli to odczuwać i nagle stali się ci, co byli wielcy, stali się w jednym momencie mali. Ponieważ jeśli się boisz, diabeł nigdy tego nie uszanuje. On nie powie, nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Tobie przepuszczę, bo ty jakiś przerażony jesteś. Nie, diabeł jest diabłem, jest bezczelny, więc on wykorzysta twój strach, żeby cię jeszcze bardziej zniszczyć. Więc nie możesz patrzeć na wielkoludów w twoim życiu, jak ci zwiadowcy, potrzebujesz patrzeć na wielkoludów w twoim życiu, jak Dawid, który popatrzył na Goliata i mówi, jaki dobrze on taki wielki, na pewno trafię go. Gdyby był mniejszy, może by go nie trafił tym kamieniem. Ale był wielki, więc go trafił. Więc musisz to zobaczyć z innej, zupełnie perspektywy. Musisz to widzieć z Bożej perspektywy. I tylko Jozue i Kaleb, dwóch zwiadowców, widzieli to w innym wymiarze. 14 rozdział, pierwszy werset mówi tak. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. I później jest powiedziane, że oni chcieli zabić Mojżesza, Aarona, Kaleba i Jozuego. Dlatego, że duch niewiary, zobaczcie, z nich w Egipt nie wyszedł. Oni przy każdej tylko sytuacji, to wracajmy, odbierzmy sobie przywódcę i wróćmy do Egiptu. Wróćmy do naszej niewoli. Obierzmy sobie takiego normalnego. Taki, który nie będzie nam mówił, że jest możliwe coś więcej. Taki, który będzie nam mówił, jakoś przeżyjemy. Damy radę. Jeden drugiego, złapiemy się za rączki, jakoś będzie. Wróćmy do naszego Egiptu, do naszej cebuli, do naszego czosnku. Po prostu wróćmy. A tych zabijmy. Bo tylko, że niewiara zawsze uderza w dźwięk wiary. Niewiara zawsze uderza w dźwięk wiary. I pozwólcie, że teraz szybko przeskoczę o 40 lat później. Ponieważ wiecie, że oni wszyscy, całe to pokolenie wymarło, całe to pokolenie niewiary nie weszło do ziemi obiecanej i wymarło na pustyni. Tylko dwie osoby nie umarły. Zgadnijcie, które? Kaleb i Jozue. Oni we dwójkę nie umarli. Właśnie całkiem, właśnie przygotowując się do tego spotkania dzisiaj, zdałem sobie sprawę, zawsze Jozuego widzę jako młodego faceta. Ale przecież on wtedy musiał być najstarszy z Kalebem w całym zborze izraelskim, w całym narodzie izraelskim. Więc on był przywódcą już takim troszkę wiekowym. Ale oni we dwójkę jedyni przeżyli na pustyni z tego pokolenia niewiary. Musiało zrodzić się nowe pokolenie, które nie znało Egiptu. Nowe pokolenie, które nie znało Egiptu, aby mogło wejść właśnie do tej nowej ziemi obiecanej. I popatrzcie, jaka transformacja nastąpiła. To jest Księga Jozuego, pierwszy rozdział. To jest nawet niesamowicie symbolicznie zaczyna się, bo jest powiedziane tak. Po śmierci Mojżesza, sługa Pana, rzekł do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Więc mamy bardzo podobną sytuację. Mamy sytuację, kiedy Mojżesz umarł i nagle Jozue już to słyszał, już tam się przeprawiał, był wśród tych 12 zwiadowców, wrócił z wieścią pełną nadziei i wiary, ale wiedział, jak się to wszystko skończy. Więc pozwólcie, że powiem wam o Jozue. Jozue musiał mieć bardzo mocnego, radykalnego ducha wiary,
żeby nie tylko uwierzyć w Boga, którego już wierzył, że go tam wprowadzi, ale uwierzyć, że lud go w końcu posłucha. Było ich wtedy dwóch i nie słuchali. Dlaczego? I z Mojżesz był jeszcze i nie słuchali. A teraz nie ma Mojżesza, nie ma nikogo wokół niego i on ma wezwać lud do tego, żeby przejść tam do ziemi obiecanej. Myślę, że on w tyle głowy pamiętał tą sytuację, historię i chyba każdy z was też tak myśli. I musiał gdzieś przebić się wewnątrz siebie. Ale posłuchajcie słowa Bożego, które mówi do Jozuego. Mówi tak, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam jako przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni, od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetyjczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. I szósty werset, bardzo ważny. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysięgłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej napisano, bo wtedy poszczęści się ją twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź mężny i mocny, i nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Trzykrotnie Bóg mówi do Jozuego, bądź mężny i mocny. Bądź mocny i bardzo mężny. To oznacza, że Bóg mówi do Jozuego, bądź odważny. Ponieważ wiara jest odwagą. A odwaga, pozwólcie, że wam powiem, nie oznacza braku lęku. Jeśli tu dzisiaj jesteś i masz lęk w swoim sercu, masz myśli, które ciebie straszą odnośnie ciebie, twojej przyszłości, twojego przeznaczenia, to nie jesteś w gorszej sytuacji niż był Jozue. Jozue bał się tak samo, ponieważ odwaga to nie jest brak lęku, odwaga to jest zrobienie kroku pomimo lęku. Czyli tak naprawdę Bóg wzywa ciebie w twoim osobistym życiu, żebyś przestał być dyktowany i sterowany lękiem. Bóg nie chce, żebyś się bał. Bóg nie chce, żebyś rezygnował. Bóg nie chce, żebyś tracił nadzieję. Może 40 lat chodzisz po pustyni, nie wiem. Może ileś lat wołasz do Pana o jakąś wolność w jakimś obszarze, nie wiem. Ale jedno na pewno wiem. On chce, żebyś był mężny i bardzo mocny. Żebyś się nie lękał, żebyś przebił się ponad to, ponieważ Bóg będzie z tobą. I pozwólcie, że powiem wam starochrześcijańskie, tutaj werset powtórzę. Gdziekolwiek twoja stopa stanie, to będzie twoja ziemia. Ponieważ On będzie z tobą, obiecał ci to i tak się stanie. To jest bardzo ciekawe, ale pamiętacie, co wtedy było, jak lud się zburzył, bo się zbał i nie przebił się lękiem. Ale Mojżesz przeszedł przez obóz i zaczął wołać do wszystkich, przygotujcie się, jutro przechodzimy przez Jordan. Bądźcie gotowi, jutro przechodzimy przez Jordan. Posłuchajcie, jak lud odpowiedział. 16 werset. I odpowiedzieli Jozuemu, mówiąc, wszystko, co nam rozkazałeś, uczyniliśmy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni Tobie, oby tylko Pan Bóg Twój był z Tobą, jak był z Mojżeszem. I teraz 18 werset, a bardzo go lubię, słuchajcie. Ktokolwiek sprzeciwi się Twemu rozkazom i nie usłucha Twoich słów we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć, tylko bądź mocny i mężny. Zobaczcie, jaka przemiana. Lud, który 40 lat wcześniej bał się i mówił, jest niemożliwe, dzisiaj przeszedł pewną wewnętrzną przemianę, która spowodowała, że ich dźwięk jest tym samym dźwiękiem, co dźwięk Boga. To czyż to nie Bóg powiedział, bądź mężny i mocny? A ten sam lud Jozuego powiedział, tylko bądź mężny i mocny. I jeszcze powiedział coś. Ktokolwiek
cię nie usłucha, zabijemy. Ktoś powie, ale o co tu chodzi? Powiemy, o co ci chodzi. Niewiara, pamiętacie, w poprzedniej sytuacji chciała zabić głos wiary. Atakuje mężów bożych, ludzi, którzy coś robią. Wystarczy tworzyć Facebook, to widzimy, tak? Ludzie, którzy coś robią w Królestwie Bożym, to ich z imion i nazwisk są atakowani, ponieważ są tacy, którzy chcą ich zabić. Absolutnie. Może nie fizycznie, ale chcą zabić ich głos, zabić ten dźwięk, ponieważ nienawidzą dźwięku wiary. Ale ludzie, którzy mają wiarę, chcą zabić narzekanie. I mówią, ktokolwiek będzie marudził, ktokolwiek będzie szemrał, ktokolwiek będzie próbował podnosić swoje narzekanie, szemranie, uderzanie, zabijemy. Ktoś powie, ale jak, mamy zabijać kogoś? Nie, ten dźwięk. Zabij tylko ten dźwięk. Innymi słowy, Kościół musi dojść, Kościół wiary, który osiąga ziemię obiecaną, musi dojść do miejsca, w którym nie pozwoli sobie, żeby ktoś burczał z boku. Nie tylko publicznie, ale właśnie tam po kątach. Hej, jesteście tam? Tam po kątach trzeba to pozabijać. Będziemy z tobą, jeśli będziesz tylko mężny i mocny i zrobimy wszystko, co mówisz, jeśli tylko Pan będzie z tobą. To jest warunek. A jeśli tak będzie, to ktokolwiek będzie mówił coś innego. I taki był przygotowany Kościół, taki był zbór Izraela, taki był naród izraelski, który posiadł ziemię obiecaną. I pozwólcie, że wam jeszcze to przeczytam. Uwielbiam ten werset z 21 rozdziału, jeden werset wam przeczytam. Kiedy oni już posiedli całą ziemię, czterdziesty piąty werset. Wiecie, co wam polecam? Napiszcie sobie go na kartce, wywieszcie sobie go w domach i rozbudzajcie swoją nadzieję. A brzmi tak. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Taki jest Bóg. Jeśli Bóg spełnił wszystkie obietnice na tak krnąbrnym narodzie jak Izrael, to na ciebie też ma wszystkie do spełnienia. Amen. Amen. Bo wiara nasza zwycięża świat. Ona ciebie wprowadzi do twojego odpocznienia. Dlatego list do Hebrajczyków mówił, teraz póki jest jeszcze ten czas, wejdźmy do jego odpocznienia. To się wchodzi przez wiarę. I powiem ci tak, kiedy Bóg patrzy na twoje życie, On chce wprowadzić w ciebie odpocznienie. Kiedy Bóg patrzy na twój Kościół, On chce wprowadzić odpocznienie, w odpocznienie ten Kościół. Walka duchowa odbywa się nie tyle w emocjach i w jakimś takim wewnętrznym po prostu zmaganiu. Zwycięstwo duchowe jest wtedy, kiedy twoje zmaganie doprowadzi cię w końcu do wyzwolenia wolności, do odpocznienia. Zginął ci coś, portfel? Odpoczywasz. Ukradli ci rower? Błogosławisz. Walnąłeś w drugi samochód z twojej winy, z twojego ubezpieczenia? Wszystko? Halleluja. Odpocznienie nie jest czymś niedosięgalnym. Odpocznienie jest czymś rzeczywistym. Masz długi na mieszkaniu, masz niespłacony czynsz, masz narośnięte długi na czynszu. Wejdź do swojego odpocznienia. My śpiewamy to co którąś niedzielę. Nasz Bóg walczy za nas mocą zmartwychwstania. Najwyższy czas, żebyśmy nie tylko to śpiewali, ale pozwolili Jemu stoczyć bój w naszym osobistym życiu.
To się dzieje przez wiarę, która sięga za zasłonę tego, co przyrodzone. Sięga w nadprzyrodzone. I Bóg chce, żebyś dzisiaj sięgnął w nadprzyrodzone. Ja nie wiem, co jest tym czymś, tym czynnikiem, co powoduje blokadę twojego życia, coś, co zatrzymuje twoje życie, ale jest, powiem ci, czynnik, faktor w Królestwie Bożym. To jest wiara, która powoduje, że wyciągasz rękę i okazuje się, że kiedy wyciągniesz rękę do swojego taty, to się okazuje, że jego ręka nie jest za krótka, żeby sięgnąć twojej ręki. I każdy, kto w ufnością wyciągnie swoją dłoń do Pana, będzie ona wypełniona Bożą odpowiedzią dla twojego życia. Nie zdajesz testu przed Bogiem, w którym masz wykazać, jak jesteś fantastyczny, jak poradzisz sobie z tymi rzeczami. Ty masz, Bóg wie, że nie zdałeś tego testu już dawno. On chce wejść w twoje życie i zaliczyć wszystkie testy za ciebie. Teoretyczny i praktyczny. Amen? On chce to zrobić w twoim osobistym życiu. Kościele, musimy zrobić coś takiego, nie wiem, mi aż ciężko to nazwać, ale musimy zrobić coś takiego, takie otrzepać się z tego ducha niewiary i na nowo zaprowadzić ład Królestwa Bożego w naszym zborze izraelskim. Po prostu jesteśmy gotowi. A kto zacznie marudzić, dostanie w szczękę z mandatem pastora. Jak ktoś powie, dlaczego mnie uderzyłeś, powiedz, pastor mi pozwolił. Tak, dlaczego, bo jak... Jest parę wersetów, uderz tam bunt, a wyjdzie błogosławieństwo. Po prostu nie możemy sobie na to pozwolić. Pozwól nawet ludziom, innym wkoło ciebie, żeby cię trzepnęli w łeb. Jak będziesz marudził nad swoim życiem, jak będziesz narzekał nad swoim życiem. Dlatego, że niestety narzekanie nie jest dźwiękiem wiary, a wiara ma swój dźwięk. Wiara ma swój dźwięk. Nadzieja, radość, miłość. Dlatego po prostu potrzebujemy podnieść nasze głowy na nowo, Kościele. Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Afrykanie. Podnieśmy nasz głos, podnieśmy naszą głowę. I ustanówmy Boże Królestwo na tej ziemi. Hallelujah! Wiecie, ponieważ mam kontakt, gdzie nie popatrzę, tam widzę jakieś problemy. No naprawdę, tak. Bo ja z wami często mam różne kontakty. Ale powiem wam, do tych wszystkich problemów mówię. Rzeczy się zmienią. Bo twój Bóg ciebie kocha. I powiem wam szczerze, ktokolwiek maluje obraz tobie Boga w twoim życiu, to dzisiaj wiedz, że masz jeden z najlepszych szkiców, jaki mogłem ci dać. Że twój Bóg się o ciebie troszczy, kocha. Jeśli wyciągnie swoją rękę, on wyciągnie swoją rękę. Powstań z wiarą. Nie wstawaj z niewiarą. Przemyśl przez chwilę, z czym powstaniesz przed Boga. Nie z narzekaniem, nie z całą listą, nie z tym... Wiecie, większość z nas szuka ręki Boga, ale my chcemy znaleźć Jego oblicze, tak? My po prostu nie przychodzimy tutaj z listą rzeczy, po prostu, które Bóg ma załatwić. My przychodzimy do Boga, mówiąc Mu, że jest naszym tatusiem i że walczy za nas i wierzymy Mu, że co rozpoczął w nas, to na pewno dokończy. On nie jest zaskoczony żadnym życiem tutaj. Mówię, o, ty to, chłopie, tyle spraw w twoim życiu. Nie wiedziałem, że tu przyjdziesz, nie miałem dla ciebie rozwiązania, przepraszam. Nie, Bóg nie jest zaskoczony twoim życiem. Bóg ma dla ciebie rozwiązanie. Ma odpowiedź dla twojego życia. Tobą też nie jest zaskoczony. Ani na chwilę. Nie mówi, Maciej. Kto mu powiedział o WDJ-cie? A, Sewerynowa. Muszę ją tam napomnieć. Nie, on nie jest zaskoczony, on się cieszy, bo wie, że ma odpowiedź dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Dla każdego z nas. I powiem wam, moi drodzy uchodźcy ze wschodnich Kresów, Bóg wcale nie realizuje planu B dla was. Jest nadal plan A dla was. Jest nadal błogosławieństwo. I powiem wam, ziemia obiecana
To niekoniecznie jest tam, gdzie myśmy się urodzili. Ziemia obiecana jest wszędzie tam, gdzie staje nasza noga. Bo niekolwiek stała nasza noga, tam jest odpowiedź dla nas. A dzisiaj zgadnijcie, gdzie stoją wasze nogi? Na wrocławskiej ziemi. Amen.